Moda na alternatywne światy fantazy trwa w najlepsze. Studia tworzące anime dwoją i troją się, by znaleźć ambitne i ciekawe źródło ich nowych produkcji animowanych. Powiem szczerze, że w ostatnich miesiącach idzie im to bardzo dobrze. Studio Deen poszło w komedię, tworząc hit tego roku, czyli Konosube. Nawet White Fox zaryzykowało wszystkie pieniądze w ReZero, które jak na razie jest czarnym koniem sezonu. A1 Pictures, czyli jedno z najbogatszych studii, nie mogło być gorsze. Z pomocą bardzo oryginalnej i pięknej kreski przenieśli oni arcyciekawą nowelkę na ekrany naszych odbiorników. Co ciekawe, omawiana dzisiaj produkcja fabularnie i tematycznie nie różni się od pierdyliarda innych tego rodzaju serii. Posiada jednak jedną świetną zaletę, która przebija wszystkie anime z gatunku fantasy. Cóż to takiego? Zapraszam Was do obejrzenia recenzji anime High Gensō no Grimga. Pewnego dnia na wzgórzu w pobliżu niewielkiego miasta budzi się grupa ludzi obojga płci. Każdy z nich cierpi na amnezję, nie wiedząc, kim są i co robią w obecnym świecie. Po głowach kołacze im się kilka pojęć, których znaczenia nie rozumieją, i dominujące uczucie, że zapomnieli o czymś bardzo ważnym. Szybko odkrywają jednak, że trafili do świata fantazy i już od samego początku obcowania w owej krainie zwani przez innych są żołnierzami ochotnikami, czy inaczej mówiąc, poszukiwaczami przygód. Od teraz przyjdzie im się stać wojownikami, złodziejami, magami, kapłanami, łowcami i czarnymi rycerzami, wyruszającymi w dzicz, by walczyć z potworami oraz żyjąc ze sprzedanych łupów, jak w grze CRPG. No właśnie, zupełnie jak w papierowym i komputerowym RPG-u. Rozpoczynamy od zera, powoli wzbogacamy się o umiejętności, przedmioty oraz doświadczenie, dzięki którym poznajemy nowe zakątki tajemniczego świata. Zaczynamy, a jakże, od goblinów. Grimgar taką mechanikę przedstawia perfekcyjnie, dodatkowo skupia się na relacjach między bohaterami, co jest jak najbardziej ważne w drużynowych potyczkach. O tym jakże ważnym szczególe zapomina wiele innych konkurencyjnych pozycji. Kolejnym mocnym punktem produkcji jest przedstawienie wizji, co stałoby się, gdybyś to właśnie ty, drogi widzu, znalazł się nagle w świecie fantazy, wciągnięty wprost ze swojego krzesełka, na którym właśnie grałeś sobie w Wiedźmina. Świat fantazy nie jest kolorowy, a na każdym kroku czai się w nim na ciebie śmierć. Takie żółtodzioby jak my, które nigdy nie nauczyły się porządnie władać mieczem, łukiem czy zaklęciami w świecie Grimgara, miałyby po prostu tragiczny początek. Właśnie taki mieli główni bohaterowie. Co ciekawe, omawiana dzisiaj produkcja nie słynie jedynie z akcji i dialogów. Grimgar jest poniekąd również anime leczącym. Często zostawiając akcję, skupia się na przedstawieniu piękna świata, codzienności głównych bohaterów, przygrywając w tym czasie piękne kawałki w tle. Nie każdemu więc spodobać się może taki zabieg, gdzie po odcinku napakowanym akcją i emocjami nagle pojawiają się dwa odcinki relaksu bądź innej formy spokojnego spędzania czasu. Jako że bardzo lubię leczące anime, mi w ogóle nie przeszkadzało to, a wręcz podniosło ocenę tego tytułu. Postacie to kolejna zaleta tytułu. Z całej gromadki naszych poszukiwaczy przygód każdy powinien znaleźć swój odpowiednik bądź postać, którą polubi. Haruhiro co prawda na początku mocno nie ogarnia, jednak z czasem wiedza i umiejętności na temat świata, w którym się znajduje, pomagają mu przetrwać. Dodatkowo jeden mocny incydent konkretnie wpływa na jego psychikę i późniejszą przemianę. Naturalność tej postaci jest bardzo widoczna, co nieczęsto zdarza się akurat w japońskiej animacji. Zresztą, naturalność każdej postaci jest tutaj wykonana na piątkę z plusem. Yume potwierdza to w 100%. To typowa kobieta, która jak każda inna chce się zakochać, złości się na innych, ale kiedy trzeba jest poważna i pomaga każdemu oraz zachowuje się stosownie do sytuacji, która ją spotkała. Ranta może i trochę irytuje, ale proszę was, on jest rudy. Każdy z nas ma w swoim gronie takiego rantę, ma rudnego, drażniącego i wygłupiającego się. To też jest naturalne.
Shihoru nie jest oklepaną do granic możliwości Dandere. Jest co prawda nieśmiała, ale często się uśmiecha, a z biegiem czasu zaczyna łapać dobry kontakt z nowymi przyjaciółmi. Moguzo w pierwszym sezonie jest może trochę pomijany, ale świetnie pełni rolę osoby, która studzi emocje reszty. No i jest jeszcze Manato, mózg całej ekipy, bardzo miły chłopak, bez którego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie teamu. Ogółem postacie w Grimgarze na duży plus. Oprawa graficzna, jak zresztą widać na załączonym teledysku, mocno wyróżnia się na tle konkurencji. Malowane akwarelami tła, czasami przebierające efekt 3D, pięknie wpasowują się w realia fantazy. Muzycznie Grimgar na chwilę obecną jest w ścisłej czołówce ostów roku. Różnorodny, wpadający w ucho, często ze świetnym wokalem. I oto całe High to Gensou no Grimgar. Bez dwóch zdań, jedno z najlepszych anime tego roku. Produkcja, która powinna mieć drugi sezon. Szczególnie dlatego, że materiału jest jeszcze bardzo dużo. Czy A1 Pictures powróci do tego tytułu? Mam taką nadzieję, ponieważ mimo że seria jest gatunku fantasy, powinna spodobać się również przeciwnikom tych klimatów. Odradzam jedynie fanom szybkiej i częstej akcji. Tutaj dynamizm łączy się z relaksem, co jest świetnie wykonane, dlatego też anime zasługuje na maksymalną notę w mojej skali oceniania.